My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. Na tę chwilę każdy Polak czeka cały rok. Uroczysta defilada Wojska Polskiego i Armii Sojuszniczych. Ponad 2000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu wojskowego. Dziś rocznica cudu nad Wisłą. Bitwy, która ocaliła Polskę i Europę przed zalewem bolszewizmu. 15 sierpnia jest świętem Wojska Polskiego. Wielkim świętem. Świętem zwycięstwa polskiego oręża. Świętem zwycięstwa polskiego narodu. No to skoro mamy to już ustalone, proszę Państwa, i przypomniane, to nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć tym piachem sypać. Tym bardziej, że chyba się znajdą i sposobności, i możliwości ku temu, żeby się posypało i nasypało. Dobry A jak wieczór. Się dobrze posypie, to się i dobrze nasypie. Dobry wieczór przede wszystkim. Adrian Klarenbach. Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska. Z nami na łączach jest dzisiaj Wojciech Korkuć. Cześć Wojtek. Dobry wieczór. No Państwa, ale zanim zaczniemy jeszcze ten piach w tryby sypać... I nie, żebyśmy mieli coś przeciwko Wojtkowi, żeby tak. Sprawa była jasna. Ale dzisiaj oprócz święta Wojska Polskiego świętuje również Marian Kowalski, który ma urodziny. I może jutro nas obejrzy, bo dzisiaj może z rodziną spędza czas, może albo, tak albo dobrze się bawi. A może z A może i z rodziną dobrze się bawi. Dlaczego takiego wariantu nie zakładasz? Ja każdy zakładam. Zakładam również to, że Marian wysłucha, że składamy mu serdeczne życzenia urodzinowe. I do życzeń dołączamy piosenkę w wykonaniu Wojtka. Proszę bardzo. Wesołe jest życie Mariana. Tra, la, 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 la. Wiesz co, to powiem ci, ta nuta... Oj, pchasz się w gips, żywcem pchasz się w gips. A ty znowu grozisz się. Nie, ja znam Mariana po prostu. Marian ostatnio mówił, że mu PESEL się starzeje i on tak mniej entuzjastycznie te urodziny obchodzi. Zostawić was, proszę Państwa, na chwilę, to wy się PESEL-em też przebijać. Nie, to tak Marian sam z siebie, ale proszę Państwa, mamy ankietę. Myślisz, że jutro Marian będzie leczył kaca, czy nie? To jutro sobie ustalicie, a na razie póki co zapraszamy Państwa do głosowania w naszej ankiecie, do wskazywania. Mamy, oczywiście, nic się nie zmieniło. No jak nie, bez ankiety ten program się nie odbywa. Pytanie, czego najbardziej potrzebuje żołnierz Wojska Polskiego? A, więcej brody i więcej tatuaży, albo mniej broni, a więcej aktywistów. Nie, mniej brody, więcej aktywistów. Nie, mniej broni, a więcej... Brody, jest napisane brody. No to mniej broni miało być. W każdym razie C, jeszcze kolejnych zespołów prokuratorskich do ścigania właśnie żołnierzy. Ja myślę, że każdy żołnierz, szczególnie ten stacjonujący przy granicy polsko-białoruskiej, chciałby więcej zespołów prokuratorskich do ścigania. No to na pewno, to na pewno. I myślę, że jeszcze mniej broni by chciał, jeszcze więcej aktywistów też by chciał. A ta broda, proszę Państwa, czy te tatuaże, z którymi Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier, minister obrony narodowej wychodzi do ludzi, czy ja wiem, czy to jest takie złe? No ale wiesz, ja powiem ci, że kiedy usłyszałam pierwszy raz właśnie informację na temat tej brody, jak usłyszałam tam o tej długości, to najpierw zaczęłam się zastanawiać, ile to jest, jak to zgolić, żeby to się ten, jak to zmierzyć. I tak myślę, kurde, czy żołnierz ma się zastanawiać nad tym? No ale maszynkę do golenia ustawia sobie na odpowiednią tam... No a jak nie ma, a jak jesteś na poligonie, to co będziesz tego? No to bierzesz to, czy się golisz tym, co jest, no a nie tam... Machnią? No, tak mi się wydaje, a to wiesz, takie jakieś limity wstawiać, no... Wojtek, czy ty byłeś w wojsku? Ja byłem w wojsku, ale byłem przez kwadrans, no, ja źle odczytałem kiedyś wyniki egzaminów końcowych na studia, bo wtedy po prostu albo się dostawało na studia, albo się szło do wojska i najpierw odczytałem z tablicy, która ogłaszała wyniki na Wydział Malarstwa. Dopiero po 15 minutach zorientowałem się, że powinienem sprzeczać wyniki z innej tablicy. No i czułem, że wtedy przez te 15 minut wezmą mnie do wojska. Dobra, a jaką masz długość brody, to tam się zgadza, czy się nie zgadza? No właśnie, ale jeżeli ustalają tą długość brody, to jeżeli ktoś będzie miał za długą tą brodę, to co wtedy? No to może... A wtedy, mój drogi, to przyjdą bodnarowcy i sprawdzą, czy łamiesz przepisy, czy nie. To może zobaczmy materiał. Do dzisiaj jest tak, że żołnierz może mieć zarost do 5 mm, ale po decyzji lekarza dermatologa.
No jest to kompletnie bez sensu. W większości armii na świecie jest określony charakter. Oczywiście jakaś staranność tego wszystkiego musi być, estetyka. Sam wiem, co to znaczy mieć i nosić brodę, więc to wszystko musi mieć swój określony wymiar. Pracujemy nad tym, żeby żołnierz czuł się komfortowo i miał komfort dobrego służenia. I to jest też naszym podstawowym celem. Służba, poświęcenie. To są rzeczy najważniejsze. Pogłos z tego, co kojarzę, to on chyba do strażaków był. No ale wiesz, to też jakieś, no, ludzie chodzą w mundurach. Służba, poświęcenie. No to są rzeczy najważniejsze. Nie no, ale powiem, że nie sądziłam, że w temacie Wojska Polskiego będziemy się zajmować kwestią zarostu. No dobra, jeżeli tego przepisy zarostu, są, no, to skostniałe. Ja bardzo się cieszę, że Władysław Kosiniak-Kamysz wpada na pomysł, żeby te przepisy w jakikolwiek sposób urealnić. Naprawdę. Proszę zauważyć, że sam Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o sobie. Twarz oczytana, wygląd zachodni, jeszcze do tego wszystkiego ma brodę. Jeszcze jak sobie... Czego już Paweł Bejda, jego zastępca, nie ma. Ale zobacz, jak kiedyś były na przykład legiony rzymskie, to nie do pomyślenia był żaden zarost. Nie wiem, właśnie, ja muszę doczytać jeszcze, czemu oni się wtedy byli. Zdaje się, dziesiątkowanie było też modne, wiesz? Dużo rzeczy wtedy było trochę inaczej, no ale jakby dużo... Jeżeli też już do legionów rzymskich nawiązujesz, to ja bym tak, nie. Nie, no tak mi się skojarzyło, bo tam była akurat pod tym kątem bardzo duża dyscyplina. To wiem, pamiętam. No i co, i dzisiaj byś naszych w sandały ubrała? No, broń Panie Boże. No widzisz, oni w sandałach chodzili. Chodzili w sandałach, ale ja powiem tak, dzisiaj oglądaliśmy ładną defiladę, piękną defiladę. I ona była nieładna. Nieładna? Nie, bo jeżeli przyjmiemy, że poprzednie były bardzo brzydkie i były nieładne, to ta też była nieładna. A, to w ten sposób kombinujesz. Bo w tych defiladach nic się nie zmieniło, nic. Ale, a wiesz, kto był pierwszy defilował? Kto? A, to zaraz zobaczysz. Poproszę o materiał. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, roztos na stos. Szkoda tylko, że nie doprecyzowałaś, kiedy kto pierwszy defilował. Ale nieważne, chodziło o to, że to jest święto Wojska Polskiego i nasza tradycja jakby czczenia żołnierzy, czy też oddawania jakby, no, honorów jest daleka, czy głęboka, czy też, no... Zasięgła. Zasięgła, tak. Tak, mamy tradycję. Mamy tradycję i ja uważam, że to jest bardzo dobra ta tradycja. Tak, jeszcze z czasów lotnictwa. Tak? Wojtek, ponieważ ja napływowy w Warszawie jak jestem, a ty już taki skostniały, nie? No ja, jak ja się dostałem na te studia, o których wspominałem wcześniej, no to już tak wsiąkłem. No, Warszawa mnie zatrzymała w swoich czeluściach. Czy tam przypadkiem w tle za marszałkiem nie był Pałac Ujazdowski? To chyba był Pałac Saski. Przepraszam, Saski, masz rację. Pałac Saski. Pałac Saski, tak. Myślałem o Sasie, a poszło gdzie indziej. A w Alejach Ujazdowskich był prezydent Lech Kaczyński. Tak. I to był chyba 2007 albo 2008, tak mi się wydaje. No i teraz pytanie brzmi, komu ten Pałac Saski przeszkadza? Jego odbudowa. No, wiadomo, komu przeszkadzał. No ten, kto go zburzył, to przede wszystkim im przeszkadzał, prawda? Ale ostatnio już jakoś nie mówi o odbudowie Pałacu Saskiego, gdzie już nie jakieś tempo. O CPK też się nie mówi, o atomie też się nie mówi. Ale a propos jeszcze dzisiejszej defilady, no skoro w tym roku też się odbyła, to pewnie za rok też się odbędzie. Szkoda, nie, że... Nie. Tak się nie galopuj, no. Miejmy nadzieję. Bo to już się zrobiła taka nowa tradycja, ale chciałem zwrócić uwagę, no nie było prezydenta Warszawy, a tak naprawdę to, co mi przeszkadza i pewnie wielu warszawiaków by też na to wyraziło swoją pochlebną opinię, to jest, żeby znaleźć miejsce albo przygotować specjalne miejsce na taką defiladę, gdyż to są, wtedy była, tak jak było na tym slajdzie, na tym zdjęciu, prezydent Kaczyński był w Alejach Ujazdowskich, za wąska ulica. Teraz jest na Wisłostradzie trochę
trochę za szeroka, bo jest tylko na jednym pasie tej Wisłostrady i to jest miejsce tak naprawdę przypadkowe. No, przypomnijmy sobie, jak się odbywa defilada w Paryżu. Jest ulica Champs-Élysées od Łuku Triumfalnego, prosto, nie ma żadnych linii tramwajowych i to jest specjalne miejsce na tego... Powiedziałeś o Łuku... Mówię tutaj o placu defilad, gdzie tam kiedyś takie defilady się odbywały, miały inny charakter, oczywiście, ale może by tak prezydent Warszawy pomyślał, może by gdzieś zrobić jakieś parę kilometrów szerokiej drogi bez win. Słuchaj, mówisz prezydent Warszawy i pomyślał, to tak się ze sobą trochę nie zgadza. Wiem, że to wyjdzie... Słuchaj, ustalmy tylko. Dla żołnierzy zmotoryzowanych na rowerach to pewnie szybciej wyjdzie, ale może od tego trzeba zacząć. Wojtek, to ustalmy tylko dwa szczegóły niezwykle istotne. Kiedy, proszę Państwa, i być może to jest pytanie też do kolejnej ankiety. Czego doczekamy się szybciej? Drogi specjalnie przygotowanej pod defilady, czy drogi imienia Lecha Kaczyńskiego? To wiesz co, to takie pytania zadajesz, że to nie ma na to odpowiedzi, ale ja muszę wam... Ale już była, no. Już dobra, ale... Była, ale już jej nie ma. Ale była, no. Ja muszę wam powiedzieć jedną rzecz, bo ja dzisiaj sobie tą defiladę... Ale zanim zapowiesz defiladę, kolejny materiał. Tak, zanim zapowiem kolejny materiał, kiedy dzisiaj oglądałam tą defiladę, to ja lubię w ogóle, jak wojsko defiluje i w ogóle lubię chłopaków w naszych mundurach, nie? Ale dzisiaj, jak była ta defilada, to tam w niektórych miejscach stały takie maszyny budowlane. No ja nie wiem, czy na czas defilady nie można było ich zabrać. Fotoradar też stał. I co chciałabyś, żeby fotoradar... Fotoradar, no ale już wiesz, na jakąś koparkę to... prawdziwego zdarzenia. No, a nie takim trochę... No dobrze, ale patrz, powiedziałeś o Łuku Triumfalnym w Paryżu. Miał być pomnik upamiętniający bitwę warszawską w Warszawie. No i co? I nie ma, bo się ponoć lokalizacyjnie nie spina. Ale mamy za to... Powiedzieć na ten temat? Tak. No, mi się akurat ten pomnik nie za bardzo podobał generalnie i może... Tak naprawdę dla całej idei, dla całej sprawy może to dobrze, że nie został zrealizowany, bo w tym momencie cały czas jest szansa na to, że powstanie Łuk Triumfalny. Wojtek, ale przepraszam. Ale to poczekaj, doprecyzujmy. Ale ten Łuk Triumfalny przed specjalną drogą do defilowania... czy przed nadaniem drodze imienia Lecha Kaczyńskiego. Ale ja wam w ogóle, zaraz Wojtek, zanim odpowiesz, nie zobaczmy... Nie chronologicznie. Dobra, nie, zobaczmy materiał numer 10, poproszę. Wojtek, poczekaj, Wojtek. Poczekaj, materiał numer 10. No i teraz proszę bardzo, mów, Wojtek. To są moje projekty lokalizacji, bo byłem poproszony o to, żebym przygotował, gdzie można takie projekty ulokować, bo ja powiedziałem na otwarciu właśnie tego konkursu, wyłonieniu laureata z tego pomnika, że jest bardzo dużo miejsc, które się nadają, żeby pobudować taki Łuk Triumfalny w Warszawie. Ja uwielbiam ten zwrot pobudować. Ja go słyszę, ja czuję, że jestem w Warszawie. To nie jest projekt Łuku Triumfalnego, bo ja skorzystałem z takich łuków triumfalnych, które istnieją w St. Louis i w Chinach w formie tego łuku takiego na planie koła i jeden w formie wieżowca. Skorzystałem jako markując, ale chodziło mi przede wszystkim o lokalizację, bo ja tam do tych projektów załączyłem też plan miasta Warszawy, gdzie to można ulokować. Mi chodziło mi o rozmach, jak to powinno wyglądać i jest bardzo dużo miejsc i
w Warszawie. Ja przedstawiłem tam około 14 takich projektów. Jeżeli ktoś chce, to na Twitterze czy na Facebooku może to zobaczyć. Chodzi mi o, żeby wyjść z takiej mikromanii i zobaczyć to w innej perspektywie, jak ten dług, jaką funkcję powinien spełniać lokalizacja i ten dług triumfalny, żeby on się wtapiał i zmieniał w jasny... Przestrzeń po prostu. Mi się osobiście... Warszawy, bo jeżeli robić to, to po to, żeby on był piękny... No dobrze, to powiedz w takim razie, jak te twoje propozycje zostały przyjęte? No, propozycje były w ten sposób przyjęte, że miałem mieć poważną rozmowę w środę na ten temat. Ale przyszłą czy zeszłą? Nie, w środę, już nieważne którą środę, a w poniedziałek zaczął się COVID. Czyli to jakiś czas temu. Ja muszę powiedzieć, że mi się... Ale czekaj, doprecyzujmy, ten nowy czy stary COVID? Ten pierwszy COVID. A. Ja muszę wam powiedzieć, że mi osobiście... Na środę, a w poniedziałek zaczął się... Ale słuchaj, zakładam, że tak czy owak tego typu instalacja... Przepraszam, czy ja tu jestem do czegoś potrzebna? Jesteś. Bo chciałam powiedzieć, że ale przecież nawet osobiście... nikt się przez moment nie zastanawiał, czy ty jesteś tu do czegoś potrzebna. Chciałam powiedzieć, ale koledzy się skarżyli. Mi osobiście najbardziej się podoba ten projekt taki z tym kołem takim dużym. To nie gniewaj się, o to cię nikt nie pytał. Na razie przynajmniej. Ja chciałem o to zapytać. Ja chciałam wyrazić swoje zdanie i w tym samym, bo ja powiem tak. Współpartnerzy, proszę państwa, Agnieszki, żalili się po kryjomu, że nie dopuszczę ich do głosu w ogóle. Jeszcze... Powiedziałem, że zmienimy to. Raz, dwa, trzy. Nieprawda, to są wszystko plotki, pomówienia. Żeby było zrozumiałe, że jak będzie wyłoniona... Już mnie chciała sztorchnąć. Lokalizacja to jest moim zdaniem 50% sukcesu tego pomnika. Dobra, Wojtek, ale błyskawicznie, ale żeby... byłby ogłoszony konkurs na projekt. Rozumiem, tak jest. Ale powiedz mi, czy to jest bardziej w gestii, czy to jest bardziej w gestii państwa, czy to raczej w gestii Warszawy? A może projektu łączonego rządowego miejskiego? Te projekty, które ja wtedy przygotowywałem, specjalnie przygotowywałem na gruncie, który należy do Skarbu Państwa. Mhm. Czyli w tym miejscu, gdzie powstał pomnik na przykład smoleński. To jest ten sam rodzaj gruntu. Ale tak naprawdę w tym powinni uczestniczyć i władze centralne, i władze miejskie. To musi być ponad podziałami i to musi być porozumienie jednych i drugich wszystkich, którzy będą chcieli mieć, czy mogą dysponować dobrą wolą, bo to inaczej nie wyjdzie. A założyłeś taki scenariusz, żeby to było... O, proszę bardzo, proszę, jaka współprowadząca grzeczna. A ja dostałem, proszę państwa, burę przed wejściem do studia, żebym nie zapowiadał tematu. Bo chciałam właśnie w tym kontekście powiedzieć, że są rzeczy, które po prostu da się pogodzić. Da się pogodzić i na przykład dało się pogodzić to, żeby jeden z czołgów został nazwany imieniem zabitego naszego żołnierza, Mateusza Sitka. I dobrze, że dzisiaj też jego nazwisko wybrzmiało. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda. Polski żołnierz idzie, służy ojczyźnie, broni ojczyzny, broni wartości, które wszyscy wyznajemy, także dziś jako część wspólnoty demokracji. I tak w ramach swojej służby i tego etosu jest także gotów oddać dla ojczyzny i za ojczyznę życie. Tak jak niedawno uczynił to sierżant Mateusz Sitek, broniąc polskiej granicy, czy jak przez lata czynili to nasi żołnierze w kontyngentach poza granicami kraju, w Iraku i Afganistanie. Ja zanim jeszcze skomentujemy to myślę, że warto od razu, bym prosiła naszego wydawcę, żeby wypuścić materiał z wypowiedzią wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo myślę, że warto te dwie wypowiedzi ze sobą wysłuchać razem. Miłość do ojczyzny i bezgraniczne poświęcenie w walce o niepodległość to cechy, które wyróżniały bohaterów Bitwy Warszawskiej.
Bitwy, która zmieniła nie tylko losy Polski, ale i Europy. Dziś w Ossowie przed krzyżem księdza majora Ignacego Skorupki oddajemy hołd tym, którzy 104 lata temu stanęli do walki z bolszewicką nawałą i udowodnili, że Polacy w obliczu ciężkiej próby potrafią być wspólnotą, której nie pokona żaden przeciwnik. I dlaczego takie zestawienie? No i bo ja tak sobie myślę, że obecnie, gdyby właśnie była taka wspólnota, to być może Mateusz Sitek dzisiaj by żył i służyłby dalej Polsce. Ale dlatego, że była nagonka, były jakby różnego rodzaju sytuacje, trzeba było zabezpieczać się na tej granicy tak, jak było to możliwe. I ja życzyłabym oczywiście tego, żeby Polacy byli wspólnotą, ale tej wspólnoty my nie mamy od lat. I powiem, że dla mnie to jest taka smutna konstatacja, jeżeli jeszcze sobie, powiem szczerze, posłuchałam premiera Tuska, a później poczytałam wpis pana ministra Bodnara, to ręce mi opadły. Jeszcze przy okazji zahaczyłem o wpis Bogdana Zdrojewskiego, byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego i powiem, bo jeżeli my mówimy o wspólnocie, mówimy o jakichś wartościach, które nas łączą, no to nie mogą być w tym czasie, kiedy mówi się dobrze o żołnierzach Wojska Polskiego, bo dzisiaj mają swoje święto, nie mogą w tym czasie istnieć zespoły prokuratorskie, które ścigają tych żołnierzy. Ja mówię też o tym jakby też na poważnie, dlatego że ja rozmawiam z żołnierzami, rozmawiałam też całkiem niedawno i muszę państwu powiedzieć taką smutną rzecz. Ich morale naprawdę w tej chwili nie jest wysokie. I jeżeli państwo, bo oni czują, że państwo nie stoi za nimi, więc musi stanąć za nimi naród. Po prostu ludzie, zwykli ludzie, naród. I niech ten naród doda skrzydeł, który zbuduje morale polskiego żołnierza. Ja przynajmniej będę bardzo o to jakby zabiegała i będę zachęcała, żeby być murem za polskim mundurem. Za wojskowym i za każdym innym. Ja wiem, że to może program troszeczkę innej formuły jest, ale mówisz o rzeczach, które są rzeczywiście niezwykle ważne i właściwie one albo są zapomniane, albo deprecjonowane. To prawda. Świętej pamięci Sitkowi, wieczne odpoczywanie i chwała wiekuista. Ale pamiętajmy też o rodzinie. Ja powiem, że widziałam jakby na nagraniu, bo nie byłam na żywo, nie, z racji na odległości też. Nie wiedziałam, że będzie taka sytuacja, kiedy jego mama po prostu odsłaniała nazwę tego czołgu z jego nazwiskiem. Powiem, że się popłakałam, bo ja nie wiem, czy ja bym dała radę jako osoba bliska, jako matka, czy no nie wiem, w każdym razie nawet jako osoba bliska. Mi było bardzo trudno nawet to oglądać. Ile ta kobieta musiała mieć w sobie, nawet nie wiem jak to nazwać, takiej siły po prostu, żeby móc to zrobić, tak? Bo jej dziecka już nie ma. Oddało życie po to, żeby ona, ale także inni ludzie byli bezpieczni. Ale pamięć o nim jest żywa. Pamięć o nim jest żywa i bardzo dobrze. I ja tylko myślę, że w tym kontekście warto jeszcze zobaczyć właśnie w tej chwili, i to poproszę, to co dzisiaj napisał minister sprawiedliwości, pan Bodnar. Dziś święto Wojska Polskiego. W rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku oddajemy hołd potędze i niezłomności polskiego oręża. Dzięki żołnierkom i żołnierzom służącym naszej ojczyźnie wszyscy możemy cieszyć się wolnością, demokracją i z dumą pracować dla rozwoju Polski. Z okazji tego święta chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz przekazać wyrazy wdzięczności każdej Polce i każdemu Polakowi pełniącemu służbę w mundurze Wojska Polskiego. W szczególności kłaniam się prokuratorkom i prokuratorom prokuratur wojskowych oraz wspierających ich pracownikom cywilnym. W prokuraturze Bodnara powstał specjalny zespół do oskarżania polskich bohaterów strzegących naszych granic. To niewyobrażalny skandal. Myślałem, że będzie poważnie, a to koniec końców satyry dostarcza nam sam pan minister. Moja babcia zawsze mówiła, że jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowuj się przyzwoicie. Albo, no tak, byle jak, albo w ogóle milcz. Tak, ja powiem, że akurat w tym kontekście to pan minister Bodnar mógłby naprawdę przemilczeć, nie odzywać się przynajmniej w... Dlaczego? No mógł napisać rzeczy owocnej pracy, szczególnie pracownikom cywilnym wspierających prokuratorów i obiecuje im na przykład podwyżkę. Żeby ta zmotywowała ich do dalszej systematycznej pracy. Mógł, a tego nie zrobił. Znaczy, doceń takie drobne szczegóły, które świadczą o tym, że to nie jest wcale zły człowiek. On po prostu chce dobrze.
I nie jest prawdą, że żołnierze dobrze? Przy granicy polsko-białoruskiej nie obawiają się sięgnąć po broń. Nie, to jest nieprawda. Podobnie zresztą jak nieprawdą jest, że notabene przez Sejm przeszła ustawa, która niby miałaby to legalizować. To też nie jest prawda. Wiesz co, ja ostatnio słyszałam od ludzi takich miejscowych tam, gdzie są przy granicy, nie? Bo wyobraź sobie, to jest skandal, że żołnierze przychodzą do sklepu z bronią. No, to jest skandal. Broń powinni zostawiać przed sklepem. Tak, jak pieska na sznureczku najlepiej. Leonard Czyż, widzę, to już drugi post dziś, tak. Mówił, że obrona wschodniej granicy to łajdactwo. Ale to mówił kiedyś, teraz mu się zmieniło. No teraz to nawet mówi co innego, a nawet mamy, co powiedział Donald Tusk. Proszę Państwa, ale zanim to, co powiedział Donald Tusk, ja nie wiem, czy w tym wątku, czy nie, a ponoć mam wyjątkowy dar przewidywania, co jest w materiałach, ręczę, tak. Że tych materiałów przed nie oglądam. No. Po to, żeby być podobnie zaskakiwanym jak Państwo. I tak się zastanawiam, czy tam będzie ten wątek, że w dniu waszego święta. Prawie. Prawie, no to zobaczmy prawie i ja wtedy chętnie swoje 3 grosze dorzucę. Chciałbym dzisiaj zadeklarować w imieniu wszystkich, że każdego dnia robimy wspólnie wszystko, żeby Polska, Wojsko Polskie, Polki i Polacy nie musieli już nigdy w przyszłości liczyć na cud. Mówił w czwartek podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego premier Donald Tusk. I chciałbym także podkreślić jedną rzecz, bo strona rosyjska wydaje się być bardzo w tej kwestii wrażliwa. Nikt w Polsce nie zapomina, nikt nie zapomniał i nikt nie ma zamiaru zapomnieć. Ile krwi zostawili tutaj na naszej ziemi żołnierze radzieccy, kiedy wyzwalali Polskę spod okupacji hitlerowskiej. Czy to była sztuczna inteligencja? Kiedy? Teraz czy wtedy? Znaczy, nie wiem, to co widzieliśmy przed chwilą. Nie wiem, to ja aż na taki komentarz się Wojtek nie porwę. Wojtek Korkuć, może ty wiesz, czy to, czy my mieliśmy do czynienia. Rzecz uzupełnić a propos Mateusza Sitka, bo nie mogłem się wypowiedzieć. Ja pamiętam piękną mowę pożegnalną w czasie pogrzebu jego mamy. Byłem wtedy bardzo wzruszony i może warto by było, to jest silna i zacna osoba, może jeżeli by miała ochotę, może można by było z nią zrobić jakiś wywiad. Druga sprawa, ja się zastanawiam, czy jest jakieś w ogóle śledztwo w sprawie śmierci pana Mateusza Sitka? Bo no jest. Pewnie pan Bodnar i jego prokuratorzy prowadzą takowe. No oni chyba mogą prowadzić w inną stronę generalnie, ale tam doszło po prostu do po prostu konkretnych zaniedbań i powinny być wyciągnięte konkretne wnioski z tej sytuacji. A wracając do tego, co tutaj przed chwilą widzieliśmy, no to... To mam takie skojarzenie. Kiedyś były takie urządzenia, jak się to się nazywało szafa grająca. Pieniążek? Że jak się wrzuciło pieniążek, no to można było posłuchać konkretnej piosenki, jaką się lubi w różnym repertuarze. No i jak widzę pana Tuska, jego przemówienia, to mam wrażenie, że ktoś znowu wrzucił pieniążek i chce mieć taki, a nie inny repertuar. Tylko, że z tego nic nie wynika. No. Z tego nic nie wynika, bo to są tylko słowa. No. To są tak, jak kiedyś to było. Ale ja, wiecie co, ja się to zastanawiam, jakim cudem, bo ja powiedzmy jestem młodsza, tak, od pana premiera. No może niewiele, ale jednak. No ale coś tam pamiętam z tego stanu wojennego, chociaż jeszcze byłam dzieckiem, tak. No i generalnie jakby pamiętam, że Ruscy to... Dobrze nie byli oni od nas, wywozili różne rzeczy. Ja to powiem. Jeszcze zimnego, proszę państwa, węgiel wywozili, nie? A ponoć tyle mieli swojego, no? To po co oni nas wywozili? Oni wszystko wywozili. Ja powiem ci, że ja na podstawie tego, co się wywoziło od ruskich, ja zrozumiałam pojęcie czarnej dziury. Bo tam po prostu wszystko, co nie wsadzisz, to wszystko szło. Taka zagadka nawet była dla dzieci. Jaka jest różnica między słońcem a węglem? Do tego to nie. Węgiel idzie z zachodu na wschód, a słońce ze wschodu na zachód. W każdym razie, ale chcę dokończyć jakby myśl, nie? I mówię, pamiętam pewne rzeczy, jako nawet dziecko, że Ruscy to dobrze nie byli. Pamiętam, jak w szkole podstawowej... No nie mów, że prezenty dostałaś. Nie, to nie chodzi o to, że o prezenty. Nie oglądałaś serialu 4 tankisty i sabaka. No, nie, no ale film to wiesz, to się wszyscy wtedy w wojnę bawili i każdy chciał być Jankiem Kosem, a ja Marusią chciałam być. Czepiasz się teraz, no. Dzieci to są dzieci, ale chodziło mi o to, że ja na przykład w szkole podstawowej, kiedy zapytałam panią na historii, czy będziemy mówić o Katyniu, cisza.
cisza po prostu, jak makiem zasiał i nie wiadomo, co było powiedzieć. Ale zaraz za mną wstała moja jedna koleżanka, druga koleżanka i to samo. I pani nauczycielka jakby no zamilczała i powiedziała, że może innym razem. Ale jakby no... Rzeczywiście młodziutka jesteś, bo za tego typu pytania to z reguły rodzice byli do szkoły wzywani. Ale to już było, wiesz co, to był 89 rok, bo to no, była mówię, ostatnia no, klasa. Dosłownie chwilę przed wakacjami, a wiadomo co było w czerwcu przed wakacjami, a to było krótko. W każdym razie, ale mi chodzi o to, że ja jako dziecko w zasadzie wiedziałam, że Ruscy to nic dobrego, ale premier Donald Tusk przeżył trochę więcej i urodził się, że tak powiem, no nie tak dawno po tej wojnie, wiedział co Ruscy robili. Musiał wiedzieć, bo to przecież no, mówili chyba mu rodzice w domu, albo jak nie, to sąsiedzi. No ktoś musiał mówić. I on wychodzi i teraz mówi, że żołnierze radzieccy zostawili kraj dla Polaków. No przecież to, dobra, ale to zauważ, byli że to ludzie, jest... którzy ja nas będę, nie ja byli. Będę, ja będę bronił premiera. Chyba 8 lat. No, 8 no dobra, ale słuchajcie, ja będę bronił premiera ze względu na to, że to jest wypowiedź dotycząca 44-45 roku. My odwołujemy się dzisiaj do roku 20. Ja wiem, ale... Ja wiem, że to jest narracyjnie podczarzastego, który twierdzi, że nas Ruscy wyzwolili, ale zapomina dodać, że jak nas wyzwolili, tak od razu nas zaczęli okupować, tak? Znaczy, oni szli z tym zamiarem, no przecież, tak? No szli z tym zamiarem, żeby okupować, tak? Nie wyzwalać, tylko okupować. No i trzeba, jakby my to dzisiaj wiemy, być może część ludzi tego nie wiedziała, ale dzisiaj... Doktora ma rację, Armia Czerwona nas najechała, mordując tak. I rabując, co się dało ukraść, przy okazji jeszcze gwałcąc. I to jak? I to jak? Ile kobiet straciło życie w wyniku gwałtów? Ja powiem, że no może kiedyś... Dwa razy. Jeśli o II wojnę światową, to było dwa razy. Dokładnie tak, bo najpierw nas napadli. A potem w drugą stronę goniąc Niemców. Tak. Prawda? Więc ja mówię, no znając jakby historię, ale też i wcześniejszą, no Moskal nigdy nie był przyjacielem dla Polaka. No nigdy, no jak świat światem. Premier, wydaje mi się, też kończył historię. Ale zdaje się, Puszkin pochlebnie o Polsce się wypowiadał. Ja szukam jakichś pozytywów. Puszkin, no. Puszkin to wiesz, słynny wynalazca konserw. Nie, to nie The Warhol, nie. Warhol. Dobrze, ja proszę państwa wrócę do dzisiejszej defilady i do tych wszystkich przemów, które były. I powiem szczerze, jedna rzecz mnie tak troszeczkę ubodła. Bo mowa jest o tym, że dziś święto Wojska Polskiego, co do tego pełna zgoda, święto wniebowzięcia. To dla niektórych ważne, dla niektórych mniej ważne, chociaż święto starsze. Natomiast w sytuacji święta Wojska Polskiego, mimo tego, że nawet co niektórzy mają kategorię zdrowia D w czasie pokoju, to pewnie większość z nas również, tak zakładam, liczy się z tym, że gdyby, nie daj Boże, doszło do jakiegoś zagrożenia, każdy z nas jednak chwyta za broń i idzie bronić ojczyzny. Nie było odwołania bezpośrednio do mnie, do Korkucia, do ciebie, nic. A jesteśmy w stanie wojny, co prawda hybrydowej, ale jednak od kilku lat cały czas mamy do czynienia z wrogim nastawieniem zarówno Rosji, jak i Białorusi. I ja myślę, że w tym kontekście też... Białorusi nie. Białorusi... Łukaszenki. Ale no, przepraszam bardzo. Jego aparatu. Ale w tym aparacie naprawdę są tysiące ludzi. Dobrze, ale Białorusi nie nas lubią. Znaczy, jako naród być może tak. Bo Rosjanie może też nas niektórzy lubią, tak? Ale ty mówisz, dodajesz niektórzy. No tak, no ale Białorusi... Ja jestem przekonany, że w większości Białorusi nie nas lubią. Czy wiesz co, ja znam Białorusinów i mam z nimi bardzo dobre relacje, kontakty, ale to głównie z tymi, którzy tutaj przyjechali i uciekli stamtąd. A ci, co zostali, no nie wiem, no teraz jest ciężko się porozumieć. No, ale chciałem, właśnie w kontekście wojny hybrydowej, która trwa od 2021 roku, to ja bym proponowała, żebyśmy teraz zobaczyli, jak wypowiadała się, no, jak zwracała się do żołnierzy pani senator Gabriela. Nie tylko dzisiejszego dnia, ale dzisiaj szczególnie o was myślimy, żołnierze Wojska Polskiego. Panowie mnie przepuszczą. Czy mogliby panowie mnie przepuścić do osoby, która tam siedzi? Na terytorium naszego kraju. Jestem senatorką Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałkinią Senatu tego kraju. Czy mogliby panowie mnie przepuścić do tej osoby, która tam siedzi, lekarki? Proszę mnie przepuścić. No proszę mnie przepuścić. Nie tylko dzisiejszego dnia. Nie tylko dzisiejszego dnia.
Ale tam można by było śmiało pokazać, że notabene pani Gabriela Morawska-Stanecka, niegdyś z list Lewicy, dzisiaj jest list Koalicji, zmieniło się to, że zamiast senatorem jest posłem, tak? Ale przecież tam panowie Joński, Była wicemarszałek Senatu. Wspaniały duet. Mieliśmy tam pana tego, co na rowerze jeździł i miał posłuch, przesłuch. Nie? Jak to, Franciszek Sterczewski. Nadsterowność miał. O! Franciszek Sterczewski. I lampeczki nie miał włączonej. Taki no była i Klaudia Jechira. Była. Była. Także tam była cała plejada gwiazd dziwnym trafem właśnie w większości z Koalicji Obywatelskiej. No, można udawać, że się nie pamięta, no. Znaczy, można udawać, że się nie pamięta, ale ja powiem w ten sposób. No, pani, którą widzieliśmy na tym nagraniu, to archiwalne można powiedzieć, tak? No to ta pani przyszła, ona chciała wejść na legitymację do ten kraju. Słuchaj, wiesz, co jest gorsze? Pani jest prawniczką z wykształcenia. Ta pani rzeczywiście była wicemarszałkiem Senatu. I ona jest prawniczką? Tego ja nie wiedziałam. A no widzisz. Uważam, że największym błędem wtedy funkcjonariuszy było, niż historyk, że tej pani nie przepuścili. Trzeba było przepuścić. Ale ciekaw jestem, jakby zareagował Łukaszenka i jego reżim. Nie, ja po prostu jestem, bo ja nie wiedziałam, że ta pani jest prawniczką, ale jeżeli ona jest prawniczką, to jest jeszcze gorzej niż historyk Donald Tusk. Jeżeli ona nie wie, że na podstawie legitymacji, nawet gdyby była marszałkiem Senatu, to nie można przekraczać granicy. To takie przyzwyczajenie z komunikacji miejskiej, wiesz? Pokazujesz legitymację, jedziesz bezpłatnie. Co ja mam powiedzieć? Nic, Wojtek. Wojtek jest. Chyba, że coś powie. No ja się tak zastanawiam, gdy ona wtedy przeszła na drugą stronę granicy, to czy ona by nie uczestniczyła w tej ostatniej wymianie jeńców po prostu, która miała taki smutny dla Polaków niestety efekt. Bo... Ale zauważyłeś, ta pani sama chciała przejść. Ale mi się wydaje, że ona chyba chciała tam przejść, bo tam były te kamery i te mikrofony, no przede wszystkim. Więc ona wtedy bardzo miała wielką ochotę. No ale słuchajcie, tylko wypuszczacie takie materiały. Przecież w telewizji publicznej, w tych innych stacjach już nikt takich materiałów nie puszcza. No. Słuchaj, a propos wywołałeś... Po to było przyjęcie telewizji, żeby takie materiały zniszczyć. No a wy po prostu cały czas puszczacie to w koło. Po prostu teraz mamy uśmiechniętą Polskę. Wszyscy są tacy roześmiani. Żołnierze też uśmiechnięci defilowali. Tak? Słuchaj, skoro wywołałeś telewizję polską, to dzisiaj wypowiedział się w sprawie telewizji polskiej, tak to nazwijmy, prezes Republiki. No może zobaczmy. Szanowni Państwo, dzisiejsze święto Wojska Polskiego zrealizowaliśmy wyłącznie własnymi siłami. Ministerstwo Obrony Narodowej oddało całość realizacji, w tym najlepsze miejsca dla kamer, Neo TVP. Byliśmy gotowi wziąć sygnał od nich na takich warunkach jak inne telewizje, ale nie zgodziliśmy się poświadczać nieprawdy, pisząc, że sygnał mamy od TVP w likwidacji. Prezes Zarządu Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz. No to proszę Państwa, to jest ciekawa ciekawostka. A dlaczego? Ano dlatego, że skakałem po kanałach i w TVN24, które transmitowało tę defiladę, nie było z podpisu zdjęcia dzięki uprzejmości TVP w likwidacji. Ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Słuchaj, a ja powiem Ci lepszą rzecz, bo TVP w likwidacji i radio też w likwidacji dzisiaj w Białymstoku. Czekaj, dzisiaj czy jutro? W każdym razie jakoś teraz będą robić duży koncert, wiesz, bo ich stać na to, nie? Żeby no robić... bo są w likwidacji, a to jak sama nazwa wskazuje, w likwidacji znaczy się, że mają pieniądze, jest co likwidować. No, a... Proszę Państwa, ja natomiast dzisiaj rano w programie po 9, po 10, tak zacząłem sobie liczyć, bo to wiadomo, cudza liczy się najlepiej, ale te 10 3 miliardy złotych, które poszły z rezerwy celowej, to są Państwa pieniądze, moje, Twoje, wszystkich nas. To gdyby te 3 miliardy zainwestować w Tarczę Wschód, czyli w tę obronę granicy polsko-białoruskiej, czy polsko-rosyjsko-białoruskiej, no to zostałoby już do dodania tylko 7 miliardów. Ja powiem Ci tak, jeżeli chodzi o Tarczę Wschód, ja próbuję cały czas się dowiedzieć, o co chodzi z tą Tarczą Wschód i każdy... No bagna mają być, no co nie wiesz? Co? No ale dobra, nikt mi nie umie powiedzieć, co to będzie takiego, co konkretnie, kiedy, gdzie, w jakim miejscu, chociaż określić jakoś tam, nie wiem, no w przybliżeniu do 10 lat, tak? I nikt nie umie powiedzieć, co to jest ta Tarcza Wschód. No bo to właśnie Wschód. O to chodzi. Ale dobra, mamy wyniki... Ale jak będziesz pytał o to, co to jest Tarcza Wschód, to dopytuj od razu, co to jest CPK,
I co z naszymi elektrowniami atomowymi? To z tym powiem, że to może być problem ze znalezieniem odpowiedzi na wszystkie. Ale my mamy za to odpowiedzi, już spłynęły na naszą ankietę. Zobaczmy wyniki. Poczekaj, nie, zanim pokażemy. Wojtek, którą opcję obstawiasz? Którą opcję? Z ankiety naszej. Nie, dobra, to zapytam inaczej. 1, 2 czy 3? Żeby nie było, że opcje, to mi zaraz zaczniesz opowiadać. Ja chyba obstawiam opcję drugą. Drugą. Czyli środeczek. Środeczek, tak. No to dobra, to zobaczmy wyniki ankiety. A jednak... Ludzie chcą zespołów prokuratorskich. Nie, to żołnierze, żołnierze. A żołnierze? Tak. A przepraszam, a żołnierze to nie ludzie? Pytanie, czego najbardziej potrzebuje żołnierz Wojska Polskiego i według naszych widzów najbardziej potrzebuje kolejnych zespołów prokuratorskich, żeby... Do ścigania. Ale może do ścigania na przykład żołnierzy z piosenką żołnierską. Może taki Kołobrzeg reaktywują gdzieś tam przy granicy. Albo przynajmniej Zieloną Górę. Tak jest. To może... Niech im śpiewają tym żołnierzom tam przy granicy. No, dlaczego by nie? A ja tylko przypomnę na zakończenie, bo jest takie pytanie czasami, kiedy żołnierz może używać broni. Kiedy bronia skończy 18 lat, proszę bardzo. Taki stary suchar. Taki stary suchar. Proszę państwa, dziękujemy za spotkanie. Myślałem, że będziesz delikatniejsza i powiesz, co żołnierz je. Ja wiem, co żołnierz je. Żołnierz je obrońcą granic. No. Ojczyzny, ja to słyszałam. No i tak może też. Wcipów jest na ten temat bez liku, no. Tak, ale... Szkoda tylko, że samym żołnierzom, proszę państwa, nie do śmiechu. Tak mają doskonale w to i uśmiechnie. Dobra, powiem wam coś. Ja kiedyś byłam w wojsku. Kilka dni, ale byłam, naprawdę. Chodziłam w mundurze, w opinaczach, te rzeczy. Tak? Tak. I co? Fajnie było, tylko ciężko było. Najgorzej było mi z tym łóżkiem zrobić porządek, bo to musiało być takie gładkie. Po prostu nie potrafiłam tego zrobić. Wojsko Polskie, to nie było Ludowe Wojsko Polskie. Nie, nasze już było, bo to już było. Było już, wiesz, powiem tak, w Ludowym to ja bym musiała być jako dziecko już wtedy. Ale skoro powiedziałaś A, to ja rozumiem, że liczysz na to, że ja poproszę o B. Nie, to już na tym kończymy. Proszę państwa, zapraszamy na program Jacka. To może Sowali. Wojtek będzie miał szansę. Mówi się... Wojtek, poproś, żeby kontynuowała to ten wątek. Po programie. A teraz mówi się Jacek Sobala. Dziękujemy państwu. Dziękujemy, spokojnej nocy. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt ciachów w trybie nie szypał.